Witam kolegów hodowców. Chcę tu zrobić mały przegląd rozpłodu, bo koledzy pytali, co z gołębi rozpłodowych, bo na tym gołębniku parowania indywidualnego tam pokazywałem, chociaż też będzie się zmieniać, bo będę, że tak powiem, pary zmieniał, przeparowywał. Mam taką możliwość, bo cele indywidualne, zamykane przedziały, co pozwoli mi właśnie dowolnie sobie konfigurować pary, też według zamówień. A tutaj co chciałem pokazać, o, denerwuje się samczyk, uciekł, nie lubi pozować, jest to syn 901, przepiękny gołąb, sparowany jest z córką szaleńca, także teraz ma jajeczka, o, także taka tu parka fajna. Tu z ciekawych par jest, o, jaka samiczka przepięknej budowy, na też szaleńca, tu jest samczyk, rodzina szaleńca, a tu samiczka, zobaczcie jak ona wygląda, o, przepiękna ta jest samiczka, o, jakie tu są plecy, jaka budowa, jak się to uda pokazać, o. O, można sobie zobaczyć, jak się prezentuje. Przepiękna samica. Jest parowana tutaj z szaleńcem. To jest szaleniec razy gryt krzyżówka. I tu na tą samiczkę. Tu jajka ma samczyk. Jego matka w jednym roku miała 12, za rok 10 konkursów. Syn super lotniczki. A jest sparowany z samiczką oryginał Adam Zenke, której matka ma 2 razy pierwszy konkurs na ponad 10 tysięcy. Oprócz tego inne szybkie konkursy, ale największy sukces to 2 razy pierwszy konkurs na tam 11 tysięcy gołębi było. Także kiedyś dyplomy pokazywałem. Super szybkie ptaki. Tutaj syn Van Luna z niebieską, to jest siostra tego płowego. O, zobaczcie też jak wygląda. Tak się prezentuje siostrzyczka tego płowego z synem Van Luna. Tu jest Van Lun z córką 901. Tu DV Prange linia i stara grytka z 20 roku, super aspara. A tutaj widzimy samczyka, który był 15 na wystawie ogólnopolskiej w kategorii F, też jest na rozpłodzie, jest parowany właśnie z córką Van Luna, o, właśnie z córką tego ptaka. Tu z kolei stara samiczka, super lotniczka moja, z rozpłodu, naparowana na samczyka od Jerzego Koźlika. Także też super, dostała super nowy nabytek. O, tu z szaleńca samiczka i rudy. A tutaj znowu syn Van Luna. Syn Van Luna i sztolki. Naparowany na sztolkę, także pokrewieństwo na sztole, ale takie właśnie umiarkowane. No tak sztole wyglądają. Też ma jajeczka. Tak jak wspominałem, ja po moich gołębiach rozpłodowych, jajka pozabierałem, przełożyłem, pierwsze młode tam już koledzy widzieli, są obrączkowane, zresztą zaraz możemy i zobaczyć jak sobie wyglądają te młodziaki. No a tutaj rozpłód, albo ma już drugie jajka, albo nie ma, to zależy, nie wszystko tak równiutko idzie, ale większość już ma kolejne jajeczka położone, siedzi na nich, no niektóre się opóźniają. No ale tak to w życiu bywa. Tutaj też jajeczka ma
córka szalonej, czyli na linię szaleńca. O, a tu płowy z jajeczkami. To jest ta sama rodzina tych płowych, co tam pokazałem. Także też piękny gołąbek. O, tutaj córeczka szaleńca rośnie. Widać, ładnie 400. Klepie dziobem, samiczka też klepie dziobem, ładnie nakarmiona. O, ładniutko. Gdzie uciekasz? No, tu druga pod gniazdem. Dobrze, tu trochę słoneczka, gołąbki mogą zaczerpnąć. No, zobaczmy sobie, jak to pięknie sobie wyszły. Przez obecną sytuację zobaczymy, jak to będzie. Coraz bardziej się zastanawiam nad tym, czy w ogóle sezonu gołębi dorosłych sobie nie odpuścić. Jest ta sytuacja nieciekawa bardzo. O, te sobie siedzą. Biała, tu z Van Luna, tam ruda. W ogóle mam tu kilka takich samiczek starszego rocznika, przeznaczonych na loty długie. I teraz, jeśli by się loty długie miały nie odbyć, to bezsensem jest dawanie ich na spis. Także to w ogóle jest problematyczne, co robić. Nie wiem właściwie, czy powinny być loty na razie odroczone, czy co robić w tym zakresie. Najważniejsze to dbać o zdrowie. A reszta w sumie jest mniej ważna. Co, chętnie byście poszły na wolność, poskubały trawy? A tak widzę, żeby tak chciały. A, tu uciekły. Idziemy jeszcze do następnej wolierki. O, tutaj są. One tu mają za zadanie wykarmić głodomory z rozpłodu. A prawie po tym pstrym samczyku młode będą zostawione. On jest synem, uciekł. Sparował się z samiczką, która ma 5 konkursów na młode komplet, 2 roczne,
a on jest po tej mojej najlepszej samicy lotowej w Anlunce, więc dlatego a samce się zaczynają migdalić. Nieładnie. To są dwa samce. No wy... Co za pedały. Odbija im. Dwa samce się parują, no. Każdy z nich ma samicę. Teraz zmiana. Dobra. Nieładnie. To brzydoki. Ładne się są, ale co wy to robicie? Także dziękuję za uwagę. Krzysztof Trzaskalik, 513-812-854. Dobry lot. Pozdrawiam i do usłyszenia.